programu będą mogły skorzystać m.in. gminy czy sołectwa, które ucierpiały w wyniku zaniedbań po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych. Zainteresowane gminy będą mogły zgłosić 3 wnioski od 50 do 5 milionów złotych. To jest ogromne spektrum możliwości. Lokalne społeczności muszą się tylko wykazać po prostu i pieniądze są do wzięcia. Jeszcze raz życzę, aby wszyscy wójtowie, aby wszyscy mieszkańcy wręcz poczuli to, że jest to dla nich szansa. Wnioski w pierwszym etapie będą opiniowane przez właściwe oddziały terytorialne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. O pieniądze z rządowego programu będzie ubiegać się wójt gminy Kutno. W pierwszej kolejności wójt będzie wnioskować o pieniądze na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Głogowiec i Leszno. Te tereny są z wielolecia zaniedbane i przyglądając się tym, jak zostały zagospodarowane w czasach świetności, lata 70., kiedy budowane były te blokowiska czy te obszary na potrzeby właśnie funkcjonujących PGR-ów, no dzisiaj są w dużym niedofinansowaniu, w dużych potrzebach, żeby poprawić ich funkcjonowanie. A skoro mieszka tam dosyć duża społeczność, to tej potrzeby również będą potrzebne bardzo dużej grupie ludzi i myślę, że warto pochylić się nad takim programem. Po likwidacji PGR-ów mieszkańcy miejscowości, w których funkcjonowały te podmioty, najczęściej doświadczyli strukturalnego bezrobocia, które miało kluczowy wpływ na ich negatywną sytuację bytową. Jaką my mamy drogę? Popsuta droga jest, naprawdę, że nie ma się gdzie ruszyć. To była miejscowość zapomniana. Po prostu na uboczu była, wszystko podlegało pod PGR, błonie. To po prostu, no tam się budowało, a tutaj się po prostu, no tak jak było. A te budynki niektóre to podejrzewam, że mają około 100 lat. Jako pierwsze uważam, że właśnie drogi powinny być zrobione, żeby dzieci mogły na autobus sobie spokojnie przejść, nie omijać błota, bo zanim dojadą do szkoły, to buciska są całe brudne. I po prostu uważam, że najważniejsze są drogi, no i kanalizacja przede wszystkim, bo nie wszyscy mają toalety w XXI wiek, a ludzie się załatwiają w tak zwanych wychodkach na dworzu. Gminy będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na modernizację m.in. infrastruktury drogowej czy wodno-kanalizacyjnej, świetlic, placów zabaw czy konserwację zabytków. Rządowe wsparcie ma pomóc w dalszym rozwoju naszego kraju. O pieniądze będzie wnioskować również burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman. W naszej gminie jest kilka takich miejscowości i chciałabym jednej takiej miejscowości mieszkańcom generalnie pomóc, mianowicie przy realizacji inwestycji związanej z kanalizacją sanitarną, jak również z budową oczyszczalni ścieków i również z budową drogi tak bardzo potrzebnej. Wnioski można składać do Urzędu Marszałkowskiego do 12 lutego bieżącego roku.